Witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News. To tak zwane wejście będzie nieco inaczej ułożone niż zwykle. Wynika to z tego, że nie było jakichś niesamowicie oczekiwanych premier w minionym tygodniu, więc pominiemy ten rozdział całkowicie, bo tym razem faktycznie najważniejszym wydarzeniem growym były The Game Awards i to na nich skupimy się w takim, nazwijmy to, newsowym skrócie. Będzie jeszcze także kilka innych informacji pobocznych, ale wszystko po kolei. Przynajmniej myślę, spoko odcinek, więc tradycyjnie lecimy z tematami. W sumie to tak nie do końca pominiemy zeszłotygodniowe premiery, bo jedna z gier, które wchodzą w skład grudniowej oferty PlayStation Plus Essential, to właśnie debiut. Mowa tutaj o DKO, czyli Divine Knockout. Gra to w sumie typowy brawler. Oznacza to, że bohaterowie tutaj nie mają jako takiej energii życiowej, a wraz z otrzymywaniem kolejnych obrażeń stają się bardziej podatni na wystrzelenie poza granicę ringu, bez możliwości powrotu na niego, co skutkuje tytułowym KO. Twist polega tutaj na tym, że gra, jak widać, to pełne 3D, plus bohaterami są potężni bogowie i boginie z różnych mitologii. Gierkę przetestowaliśmy na zeszłotygodniowym streamie i powiem tak, byłem w nią zbyt dobry, co potwierdzał zresztą wynik. A tak poważnie, to gra posiada w miarę proste sterowanie, są różne areny z unikalnymi trybami rozgrywki, jak na przykład deponowanie zbieranych monet, czy kontroli wyznaczonych na mapie okręgów. Miła, choć nieco chaotyczna jest to gierka, ale sprawdzić można, spokojnie. Biomutant to gra o zmutowanym kung-fu zwierzątku w dużym, otwartym, postapokaliptycznym świecie. Gra jest dostępna w wersji zarówno na PS4, jak i PS5, co akurat ważne w tym przypadku, bo ekstra moc oznacza tutaj płynniejszą rozgrywkę. Trzecia pozycja, a właściwie trzy trzecie pozycje, to trylogia Mass Effect i tutaj system jest prosty. Jeśli znacie przygody Komandora lub Commando Shepard, to dobrze wiecie, co to za gra, a jeśli jakimś cudem ominęła Was ta epicka kosmiczna saga, czym prędzej to nadrabiajcie, bo bez dwóch zdań te trzy gry to klasyka, którą musicie mieć ograną. Jest aż tak dobra. To były grudniowe gry w PlayStation Plus Essential, a teraz przechodzimy do głównej części newsowej. Jak wspomniałem na początku, do worka szybkich newsów, które są szybkie, wrzucę wszystkie najważniejsze ogłoszenia z The Game Awards oraz to, co pojawiło się w tle. Było tego naprawdę wszystkiego sporo, więc zapnijcie pasy i też zaznaczam, że mówię o tych wszystkich grach, które są potwierdzone na PlayStation, więc niektóre po prostu pominę, bo jeszcze nie wiemy, czy one będą, czy nie. Zacznę od przypomnienia tego, że grą roku została wybrana Elden Ring. W pełni zasłużenie, aczkolwiek dla mnie osobiście to God of War Ragnarok była produkcją, która wywarła na mnie najmocniejsze wrażenie. To jakby się ktoś pytał, no bo wiadomo, że każdy ma prawo do własnej opinii. Exactly. Aczkolwiek ostatnie przygody Kratosa i Atreusa wygrały w kategoriach najlepszej narracji, ścieżki dźwiękowej, designu audio, innowacji w opcjach dostępności, gry akcji łamane na przygodowe, a stawkę zamykał Christopher Judge, czyli Kratos, który otrzymał statuetkę za najlepszy performance. A co poza tym ogłoszono? Dead Cells otrzyma crossover z bohaterami serii Castlevania. DLC będzie zawierać stylizowany zamek Draculi, a właściwie świat podzielony na dwie strefy, w których zarówno Richter, Belmont, jak i Alucard będą pomagać nam w akcji, na przykład udostępniając nam nową broń. Co więcej, w grze będą rozbrzmiewały oryginalne kompozycje z Castlevania oraz kilka takich w zremiksowanych wersjach. Dokładnej daty premiery jeszcze nie podano. Tej nie znamy także w przypadku DS2, czyli drugiej części Death Stranding. Trailer, jak na Hideo Kojimę przystało, jest co najmniej bardzo mocno artystyczny. Zajawia powrót znanych postaci w nieco jednak innej odsłonie i od razu stawia wiele pytań co do dalszych losów bohaterów, które miały miejsce pomiędzy pierwszą a drugą częścią. Cokolwiek sądzicie o Death Stranding, jedno jest pewne, obok tej gry nie da się przejść obojętnie. Większość z nas i tak w to zagra, żeby sprawdzić, o co chodzi za drugim razem. Kolejnym, nazwijmy to, mocnym trailerem była szósta odsłona serii Armored Core, czyli zmagań wielkich mechów bojowych. O co w tym w ogóle chodzi? Z tego co wiemy, na razie na odległej planecie Rubicon 3 ludzie znaleźli jakieś takie źródło energii, która miała zapewnić dalszy rozwój naszego gatunku, ogólnie technologii i tak dalej, ale coś nie pykło i owa energia spowodowała wystąpienie swoistej kosmicznej anomalii, która to w dużej mierze zniszczyła system, zmieniając go w morze ognia. Na zgliszczach tych światów pozaziemskie korporacje i ruch oporu stają do walki o dominację nad tym, co pozostało, nad kontrolą wspomnianej energii. Oczywiście czekamy na jakiś gameplay, bo to, co widać, to cinematic, ale OMG, jaki to jest dobry cinematic. Aż mi się monitor pobrudził od smaru i oleju. Premiera gry w przyszłym roku, czekam mocno, no bo to From Software w końcu.
Judas z kolei to nowa gra studia Ghost Story, któremu przewodzi Ken Levine, czyli twórca serii Bioshock. Judas faktycznie jawi się jako rozwinięcie formuły przygód w Rapture czy Columbia i to wcale nie jest zła rzecz, biorąc pod uwagę to, jak niesamowite były tamte gry. Myślę, że Judasza warto mieć na radarze z wiadomych powodów, ale też dlatego, bo jest szansa, że to, co widzimy, jest po prostu bardzo dobrą grą. Z kolei w przypadku tej gry muszę się pochwalić, że zanim pojawił się jej tytuł na samym końcu trailera, no to ja już wiedziałem, z czym mam do czynienia. Jak to zrobiłem? Jako człowiek, który uważa Remnants from the Ashes za mocno niedocenioną i trochę taką niezauważoną grę przez większość graczy, no widząc choćby same animacje, poczułem, że to jest właśnie to. Swoją drogą przeskok, jaki jawi się pomiędzy pierwszą a drugą częścią, jest bardzo mocno odczuwalny. Świetna i mroczna strzelanina z elementami RPG, przynajmniej jedynka taka była, także do koopa. Remnant 2 na razie nie ma jeszcze daty premiery, ale czekam mocno na tę produkcję, będzie grane w opór. Pozostając w temacie absolutnej rozwałki, wierzę Warhammer 40 000 Space Marine 2 i powiem tak, nie jestem absolutnie zaznajomiony z realiami uniwersum Warhammer 40K, nie znam jedynki, która z tego co ogarniam ma dziś status kultowej produkcji, bo na PS3 dostępna, ale to co widzę powoduje, że na bank zaciągnę się do Legionu. Premiera gry przewidziana jest na przyszły rok. Szybkie dwie rzeczy z naszej stajni. Horizon Forbidden West otrzyma dodatek o podtytule Płonące Wybrzeża. Aloy uda się w nim do ruin pozostałych po mieście aniołów, czyli do Los Angeles, w którym uaktywniły się różne wulkaniczne pęknięcia. No i obudziły się też gigantyczne maszyny. Na razie nic więcej nie wiadomo, co tam się wydarzy, a premiera przewidziana jest na 19 kwietnia, wyłącznie na PlayStation 5. Kolejna PC ukaże się Returnal i wspomnijcie moje słowa, że ta gra skradnie mocno serca PC-ciarzom. Faktycznie Returnal jest grą, do której chcę wrócić, ale muszę po prostu znaleźć na to czas. Jest to świetna, dynamiczna, wymagająca i mega klimatyczna strzelanka bazująca na systemie roguelike. Przypominam, że pani naukowiec rozbija się na planecie Atropos, na której cykl życia i śmierci został z nieznanych powodów zapętlony i teraz trzeba jakoś się z tego wydostać. Gra będzie dostępna na PC na początku przyszłego roku. Na konkretną datę jeszcze czekamy, a w międzyczasie, jak ktoś z graczy komputerowych chce poznać The Last of Us, czyli kolejną kultową serię PlayStation, no to 3 marca będzie miał szansę, aby to zrobić, no bo tego dnia właśnie będzie ona dostępna na PC. Jedi Survivor, kolejna gra, która ma szansę nieco odczarować lekko nadszarpniętą, przynajmniej moim zdaniem ostatnimi czasy, markę Gwiezdnych Wojen. Jedynka była zaskakująco spoko produkcją, tak mi się wydaje, a dwójka jawi się jako więcej i lepiej podobnej formy zabawy. Cal Kestus ma brodę, co już jest plus 10 do fajności. No są nowi bohaterowie, jak widać, nowy system walki mieczami świetnymi, o wiele bardziej urozmaicony. No i cóż więcej chcieć od tego typu zabawy. Premiera Jedi Survivor planowana jest na 17 marca. No i swoją drogą, tak ogólnie jeszcze w temacie Gwiezdnych Wojen, no to słyszałem, że Andor jest też całkiem spoko serialem, więc liczę, że powoli sytuacja będzie się tutaj poprawiać. Pokazano także kolejną zajawkę Tekken 8. Najważniejsze fakty, Jun Kazama, czyli mama Gina i ukochana, tak mi się wydaje, przynajmniej Kazui, powraca na arenę. Gra wygląda obłędnie, czuć absolutną moc, mięśnie zawodników spęczniały, Paul Phoenix, w sumie jemu opadła fryzura, Lo ma Nunchako, po prostu bajka. I powiem tak, widząc jak prezentują się nowe bijatyki pochodzące z Japonii, no to nie dziwię się, że Ed Boon czai się gdzieś tam na zapleczu z ewentualnymi zapowiedziami nowej odsłony Mortal Kombat. W myśl zasady pierwsze wrażenie da się zrobić tylko raz. W ogóle już teraz można odhaczyć czerwiec jako miesiąc mocnego zrzutu premier Street Fighter 6. Autentycznie jestem zaciekawiony tą pozycją, bo jawi się ona jako najbardziej rozbudowana odsłona, która do tej pory się ukazała. I tak wiem, że jakiś czas temu wyciekł cały roster wojowników, ale teraz przynajmniej mogliśmy zobaczyć, jak prezentują się w ruchu powracający. DJ, no i nowe postaci. Modelka i judoczka Manon, pochodząca z Włoch, dobita jak dzik projektantka biżuterii, co jest ciekawe, Marisa, oraz siwy JP, czyli szefo międzynarodowej firmy NGO. Co by nie mówić, animacja postaci w szóstce to absurdalny poziom, tam nawet, nie wiem, palce u stóp się animują, są osobnymi obiektami, no a sama gra prezentuje się świetnie. No jakby tego było mało, Diablo 4, tradycyjnie dla serii na pierwszy ogień i to dosłownie, lecą cinematiki, takie zapowiedzi ładnie zrobione i są one bardzo fajnie wykonane, do czego zresztą nas Blizzard już przyzwyczaił. To co najważniejsze w tym przypadku, to to, że cukierkowość trójki odchodzi do lamusa, tym samym seria powraca na właściwe tory, mroku, który towarzyszy walce z siłami piekieł, tym razem pod wodzą córki nienawiści, czyli Lilith.
I oczywiście, że czekamy mocno, no bo opinie jak na razie o wczesnej wersji gry, którą niektórzy tam mogli sobie pograć, są całkiem pozytywne, a wiadomo, dobre Diablo nie jest złe. Czy coś w tym stylu. Revenge is a weapon. Dwa tygodnie później na rejon wjeżdża Final Fantasy XVI i tutaj znów czekam mocno na tę odsłonę, bo jawi się ona niesamowicie. Głównym motywem jest tutaj to, że poszczególni bohaterowie mogą zmieniać się w popularne samony, w tym przypadku zwane Akons. Mowa tu o tych wielkich takich potworach. Fabuła kręci się wokół Clive'a Rosfielda, który wyrusza szukać zemsty za jakieś tam tragiczne wydarzenia, których częścią lub powodem był mroczny Akon Ifrit. Wizualnie gra prezentuje się niesamowicie, plus od ostatniej pełnej odsłony minęło już 6 lat, więc najwyższy czas, aby powrócić do świata Final Fantasy. I tak, wiem, że w międzyczasie był remake 7, a w tym tygodniu jest Crisis Core Remake, ale wiecie, o co mi chodzi. Plus, nie wiem jak to ująć, nie wiem czy się orientujecie, ale jednym z bohaterów w grze jest niejaki Hugo Kubka. I w sumie nie wiem, po co o tym wspominam, no ale cóż, niefortunne nazwisko jak na polskie realia. Niemniej Final Fantasy XVI ukaże się 22 czerwca. Suicide Squad zadebiutuje 26 maja i w tym przypadku pokazano ładny cinematic trailer, ale główną informacją było to, że w grze pojawi się Batman, a w jego rolę po raz ostatni wcielił się Kevin Conroy, którego niedawna śmierć była mocnym ciosem, nie tylko dla fanów komiksów DC. Parafrazując trailer, dziękujemy Ci Kevinie za Twoje niesamowite kreacje poprzez lata, no i za to, że jako Batman byłeś niedościgniony. I am vengeance. I am the Knight. I am Batman. Los Angeles, City of Angels. W końcu też po 53 latach w growej lodówce Dead Island 2 coraz mocniej zaczyna się pojawiać w obiegu. Premiera gry przewidziana jest na 28 kwietnia i z tego co widać całość stawia na niczym nieskrępowaną rozwałkę szerokiej gamy zombie. Metod czy środków, nazwijmy je ręczno-balistycznych, jest tutaj mnogo. Zombie są w różnych formach i rodzajach, no i można też wnioskować, że twórcy stawiają tutaj na mniej poważny klimat. Aczkolwiek gra jest wizualnie bardzo, nazwę to, wyrazista i krwista, więc nie jest to coś dla ludzi o słabych nerwach, no ale wygląda trochę jako fun. Zobaczymy. Pokazano trailer DLC Phantom Liberty do Cyberpunk 2077 i przyznam, że prezentuje się tu całkiem fajnie. Oby to, co pokazują, było w tej grze jako aktywność zawarte, w której można uczestniczyć, a nie tylko flashback, który można obejrzeć, to będzie spoko. Plus do obsady dołączył aktor Idris Elba. Nie podano na razie dokładnej daty premiery Phantom Liberty, aczkolwiek przypominam znów, że DLC będzie dostępne wyłącznie na PS5, no bo po ostatnim patchu na PS4 tamta wersja gry nie otrzymuje już wsparcia. Jedną z luźniejszych zapowiedzi była Hellboy Web of the Weird. Tutaj zastosowany styl graficzny nie jest wynikiem użycia jakiegoś prastarego silnika, a raczej chęcią twórców, aby jak najwierniej oddać styl rysunku Mike'a Mignoli, czyli twórcy Hellboya. I całkiem fajnie to wygląda. No, jeśli mechanika i historia będzie spoko, no to przyjemnie będzie w coś takiego chyba sobie zagrać. Zawsze jest to coś innego niż więcej tego samego, czy coś w tym stylu. Gra ukaże się na PS4 i PS5. Ciekawa wydaje się także Banishers Ghost of New Eden. Jest to action RPG, którego akcja osadzona jest pod koniec XVII wieku. Gra to przygodówka dwójki bohaterów, a właściwie też kochanków, którzy przy okazji są łowcami duchów, takimi trochę bardziej bojowymi. W gameplayu pokazano tutaj dosłownie kapkę, mało, bardzo mało, ale zapisuję sobie tę grę w notesie, no bo fajny klimat tutaj udało się uchwycić twórcom i znów może być to po prostu coś innego. Gra ma mieć swoją premierę pod koniec przyszłego roku. The Lords of the Fallen, czyli nowe podejście do mrocznej soso podobnej marki, również otrzymała zapowiedź, opartą tym razem o gameplay, a nie o animację zrobioną za grubą bańkę jak poprzednio. I przyznam, że o ile po ograniu oryginalnej produkcji uważałem ją za jedną z wielu Souls-klonów, lepsza czy gorsza, no to już kwestia gustu, no to ten reboot jawi się całkiem zacnie. Gra będzie dostępna na PS5, ale znów nie znamy jeszcze szczegółów, kiedy nastąpi to konkretnie. After Us to opowieść o Gai, czyli duchu Ziemi, w zniszczonym świecie, w którym wyginęli ludzie, rusza ona z misją przywrócenia planecie życia. Sadząc rośliny, przywracając istnienie zwierzętom i oczyszczając ogólnie świat. Jak widać, może być to całkiem fajna, taka artystyczna przygodówka z mocnym przekazem. Czuję, że nie jedna łza zostanie uroniona przy ogrywaniu tej produkcji. Premiera przewidziana jest na wiosnę przyszłego roku na PS5.
A jeśli szukacie nieco luźniejszej zabawy, to Crash i jego ekipa może wam w tym pomóc. Crash Team Rumble, z tego co widać przynajmniej, będzie jakimś takim brawlerem zadaniowym, rozgrywającym się na różnych arenach. Zdobywamy owoce Wampa, bronimy ich przed drużyną przeciwną, poprzez kopanie ich tyłków, jakimiś super umiejętnościami. Brzmi jak dobra zabawa, ale znów, kiedy przyjdzie nam w to zagrać i kiedy przyjdzie nam skopać trochę tyłków, dokładnie nie podano. Jedynie to, że stanie się to w przyszłym roku. I na koniec jeszcze kilka szybkich informacji. God of War Ragnarok wraz z wersją 3.0 otrzymała photomode, więc można teraz focić do bólu, najlepiej przeciwników Kratosa, gdy ich to boli. Elden Ring otrzymała patch, który otwiera trzy kolosea, które przeznaczone są, jak pewnie się domyślacie, aby toczyć na nich potyczki pomiędzy graczami. Osobiście ten aspekt sosów, i tutaj kontrowersyjna opinia, kompletnie do mnie nie trafia, ale wiem, że jestem w mniejszości. Max tego, więc co mogę zrobić, to pokibicować trochę. Będąc tam, jeżeli coś znajdę, jakąś akcję, ale sam nie mam zamiaru brać rękawicy i podnosić wyzwania, jak to się mówi. I szybkie info jeszcze o PSVR 2. Dwie części MOS trafią na nowy sprzęt w formie natywnych wersji. I są to osobno przygotowane gry, których optymalizacja oraz rozbudowa o nowe możliwości techniczne PSVR 2 spowodowała, że twórcy zdecydowali się na osobne płatne wydanie. Czyli nie można zrobić upgrade'u, przynajmniej na razie, z tych części oryginalnych na PS4. Plus jest taki, że faktycznie są to dwie świetne gry oraz ich cena będzie niższa, zwłaszcza w podwójnym pakiecie. Zajawiono też coś, co nazywa się Behemoth. Gra jawi się jako brutalna walka o przetrwanie w mroźnym świecie, w którym czyhają na nas nie tylko ludzcy, ale także bardziej gabarytowi przeciwnicy. No, będzie walka wręcz, będzie Linka z hakiem, a to wiadomo zawsze jest fajne, więc jeśli to będzie spoko zrobione, a mówimy tutaj o grze od podstaw robionej w wirtualnej rzeczywistości, no to może być całkiem ciekawie. I zajawiam też na koniec, że możecie już pobrać demo Forspoken z PlayStation Store. Aby to zrobić, znajdźcie tę produkcję w sklepie i klikając w trzy kropki zaciągnijcie sobie demo na konsolę. Moim zdaniem, a moment pograłem w to choćby na naszym streamie ostatnio, to po pierwsze fajnie, że to demo się ukazało, no bo im dłużej w to grałem, a jest tam co robić, to podobało mi się coraz bardziej to, czego doświadczam. No plus w końcu mogłem na spokojnie zrozumieć, jakie jest założenie tej gry, bo trailery swoje, no gra swoje, wiadomo. Jeden z naszych widzów dobrze to określił na streamie. Forspoken swoim flow przywodzi na myśl rozgrywkę w Infamous i czuć to dosyć mocno. Druga sprawa, to powiem wam, że nie wiem, czy to jest konkretny powód tego, że gra nie będzie miała polskiego tłumaczenia, no ale bohaterka to nie przybiera w słowach. I gdyby ta gra miała tłumaczenie na nasz język, to PEGI 18 to jest absolutne minimum. I to przyznaję, że było dla mnie sporym zaskoczeniem, ale hej, nie mnie oceniać. Niemniej sprawdźcie sobie, bo faktycznie spoko się w to gra. Rok 2022 kończy się powoli i moim zdaniem to był bardzo fajny rok w kwestii gier, które wleciały na nasze konsole. No jestem przekonany, że mieliście nie tylko swoje typy co do gry roku, ale także produkcje, na które przeznaczyliście mnóstwo czasu i nie żałujecie ani jednej minuty na to przeznaczonej. To jeszcze nie koniec atrakcji, no bo w tym tygodniu ostatnia premierowa salwa. Mówię tutaj choćby o remasterze Crisis Core Final Fantasy VII, no i next-genowym Wieśku. Widzimy się na naszych streamach, tam ogramy i sprawdzimy, jak te produkcje śmigają. A do tego czasu, dzięki za poświęcony nam dziś czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach. A, jeszcze jedna rzecz. Zajawiam, że 16 grudnia na naszym streamie lecimy ze spoilercastem God of War Ragnarok i z pewnym takim podsumowaniem roku. Jeśli więc macie coś do zrzucenia ze swojego serca w tym temacie, no to zapraszam, ale uwaga, będziemy spoilować i będzie dużo spoilerów. To jest różnica. Jeszcze raz dzięki za dziś. Piona, Żółwik, do zobaczenia. Cześć.